Witamy na naszej stronie Dzieciaki Testują i zapraszamy na recenzję gry Double Kids od wydawnictwa Rebel. Gra znajduje się w takim niewielkim metalowym pudełeczku. Dzięki właśnie tym niewielkim wymiarom wszędzie można ją ze sobą zabrać. Zapewne wielu z Was zna wersję zwykłą, nie tą przeznaczoną dla dzieci, tylko właśnie tą zwykłą dla starszych. Ta jest świetna do grania z dziećmi. Na opakowaniu mamy informację, że przeznaczona jest dla dzieci od 4 lat wzwyż, dla 2 do 5 graczy. I zasady są w sumie takie same jak w tamtej grze. Już Wam tutaj wszystko pokazuję, jak to wygląda. W pudełeczku mamy instrukcję. Troszeczkę nam tutaj się ona nie przetrwała, że tak powiem. O! I mamy tutaj napisane, co jest celem gry. Mamy również o przygotowaniu właśnie do gry oraz różne rodzaje takich mini gier, które możemy sobie tutaj grać z naszym maluchem w zależności od wieku czy tam umiejętności dziecka. Właśnie możemy sobie w różne warianty grać. Tutaj widzicie, już jest 3., 4., 5. mini gra. Wersja zwykła gry Double. My sobie obecnie gramy w taki sposób, że po prostu rozdajemy sobie karty między wszystkich graczy. Jedna zostaje na środku i kto szybciej znajdzie właśnie wspólne zwierzątko z tą kartą, która leży na środku, to mówi to zwierzątko, kładzie na tą kartę i wygrywa osoba, która pozbędzie się pierwsza wszystkich kart. No wiadomo, na początku troszkę tutaj dajemy Martynce fory w tej grze, bo jeszcze tak szybko nie jest w stanie szukać tych zwierzątek, chociaż idzie jej to z każdą grą coraz lepiej. Tyle mamy tych kart w zestawie ze zwierzątkami i na każdej karcie powtarza się tylko jedno zwierzątko, to znaczy na 2 kartach łączy je tylko jedno wspólne zwierzątko. Widzicie, tutaj jest to ten orangutan czy tam goryl, tutaj mamy koguta wspólnego, dalej jest kangur, tutaj ten wieloryb, ośmiornica, tutaj sowa i kot. I nie ma tych obrazków za dużo. Jest ich, myślę, bardzo właśnie odpowiednio dla dziecka w wieku przedszkolnym, że sobie poradzi sobie z tą grą, nie zniechęci się tutaj w szukaniu, jakby ich było nie wiadomo jaka duża ilość. Mogłoby nam się dziecko zniechęcić, a tak to nie ma tutaj takiego ryzyka. I się bardzo fajnie w tą grę gra. Jeżeli lubicie, jeżeli znacie wersję oryginalną, tą poprzednią, nie dla dzieci, i lubicie w nią grać, a macie dzieci, to koniecznie zaopatrzcie się również w tą wersję, gdyż no, jest to po prostu świetna zabawa dla całej rodziny. Po więcej informacji na temat gry zapraszamy Was na naszą stronę. Linki oczywiście w opisie filmu. Zapraszam również na stronę sklepu wydawnictwa Rebel, gdzie gry możecie kupić, do lajkowania naszego Facebooka, do subskrybowania kanału i oczywiście do oglądania kolejnych recenzji. Pozdrawiam i do usłyszenia. Kangur. Kangur. O! No, kangur. No, szybko szukaj. Szybko, szybko, szybko. Kogut. Wielbłąd. No szybko. Hipopotam. Super. I szybko dalej. Szybko, szybko. Rekin.